Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym przy okazji pokażę wam 20 nagród, które już teraz możecie odebrać w Fortnite, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, jeżeli ten materiał wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, czy pod tym filmem uda nam się takowych łapeczek wbić 1600, a teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Ale jeszcze przed startem tego filmu teraz widzicie zwycięzców z paru ostatnich filmów. No i moi drodzy, w tym filmie mam dla was zagadkę, a najdokładniej jak nazywa się skin, którego teraz widzicie na ekranie. Jeżeli wiecie, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, no i napiszcie w komentarzu i wtedy otrzymacie ode mnie serduszko. A teraz bez przedłużania, no lecimy już do filmu. Więc witam was oczywiście w giereczce. No i moi drodzy, na tej miejscówce znajduje się nie bez przyczyny, ze względu na to, że jest to pierwszy temat w dzisiejszym filmie, gdyż ta miejscówka niedługo ma zostać zmieniona. A najdokładniej chociażby likerzy po ostatniej aktualizacji odnaleźli, że ta ma po prostu zostać zmieniona. No i w sumie, co nam daje również taką podpowiedź, to to, że również drzewo rzeczywistości tutaj zaczyna wyrastać, a tam, gdzie jest drzewo rzeczywistości, tam po prostu niedługo nadejdzie jakaś zmiana. No dlatego ta miejscówka niedługo się przerodzi w coś innego i w sumie jest ona naprawdę całkiem spoko spotem, ze względu na to, że możecie sobie tutaj przylecieć, macie naprawdę całkiem przyzwoity loot, no i taką, wiecie, no całkiem przyzwoitą również ilość skrzynek, ale tak czy siak na sam początek giereczki myślę, że to jest dobra miejscówka, żeby się tak w miarę wylutować. Także jak najbardziej każdemu polecam, jeszcze przed zmianą, ponieważ no jak później zostanie zmieniona, to nie wiemy, co na tej miejscówce się pojawi. Więc teraz przechodzimy sobie do właśnie tematu darmowych nagród i jest ich naprawdę dużo, więc przejdźmy sobie do pierwszych z nich i są to nagrody za FNCS-y. I tak, moi drodzy, za każdym razem, gdy w Fortnite pojawiają się FNCS-y, to wtedy za oglądanie jakichś transmisji na Twitchu możemy zdobyć jakieś ciekawe rzeczy z tym związane, w tym na przykład jakieś graffiti, plecaki i masę innych rzeczy. I co jest ciekawe, to to, że niedługo startują kolejne FNCS-y i z tego co wiem, to chyba będą kwalifikacje i będą one już 6 lipca, więc najprawdopodobniej wtedy będziecie mogli zdobyć właśnie kolejne jakieś nagrody za FNCS-y, czyli jakieś darmowe graffiti i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście za oglądanie Twitcha. Całość jest naprawdę banalna, musicie na samym początku połączyć wasze konto Epic z waszym po prostu kontem na Twitchu, no i później oglądać jakąś transmisję na Twitchu z FNCS-ów i to tak naprawdę tyle. Więc przechodzimy dalej, bo nagród jest naprawdę wiele i kolejnymi nagrodami są to nagrody Nindo, czyli po prostu w kolaboracji z Naruto. I tak, moi drodzy, jeżeli chcecie ukończyć sobie te właśnie wyzwania, żeby zdobyć te nagrody, to musicie wejść sobie na stronę denindo.fortnite.com i tam macie tak naprawdę wszystko napisane, ale tak w skrócie, to możecie tam zdobyć, z tego co wiem, to 4 emotki Nindo. Oczywiście mowa tutaj o tych emotikonach, czyli czymś mniej więcej takim. Przy okazji możecie zdobyć tam również malowanie Nindo oraz co najważniejsze lotnie. Także całość jest naprawdę bardzo fajna. No i również daje nam wiele darmowych nagród, więc jak najbardziej każdemu polecam sobie to zrobić, gdyż z tego co wiem, to jeszcze został tylko tydzień, no już tego nie będzie do zrobienia nigdy więcej, więc no, to taka informacja dla was. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a bardzo by chciał to zrobić, to jak najbardziej polecam. No i również, moi drodzy, polecam właśnie wykonać sobie zadania, które mamy dostępne w grze, czyli właśnie zadania Wyspo Skoczka, gdyż te również za 6 dni się kończą i, moi drodzy, zadania są naprawdę proste. Dosłownie jak będziecie grali sobie chwilę tryb kreatywny, to wszystkie te zadania ukończycie. Ogólnie w tych zadaniach jest naprawdę wiele nagród i ogólnie no to mamy tam chociażby 2 graffiti, plecak, emotikon, malowanie i kilof. Także całość jest naprawdę bardzo fajna i jest naprawdę wiele darmowych nagród, które już nigdy w grze się nie pojawią. Więc myślę, że warto to odblokować, bo to jest chyba jedne z łatwiejszych do zdobycia. Także no, nie ma na co czekać i lepiej sobie to już zacząć robić. Jak i również, moi drodzy, lepiej zacząć sobie robić wyzwania luziku, które również mamy w tym sezonie, gdyż za wykonanie części drugiej właśnie tych wyzwań, wtedy będziemy mogli otrzymać na nasze konto darmowy plecak sadzonki. I całość jest w sumie bardzo łatwa do zdobycia, bo chociażby podczas takiej zwykłej gry możecie sobie na przykład nawiązać to połączenie i możliwe, że nawet ja sobie teraz to pójdę zrobić. No i wtedy po prostu kończycie całą część drugą, otrzymujecie plecak na konto, no i naprawdę super. Także każdemu polecam to zrobić, jak i również, moi drodzy, przechodzimy dalej. A dalej mamy pakiet PlayStation. No niestety nie jest to właśnie dla każdego, a najdokładniej osoby, które posiadają właśnie PlayStation, muszą zrobić dość mało rzeczy, żeby mieć darmowego skina. I tak, musicie mieć PlayStation oraz mieć odebrany pakiet PlayStation Plus. Wtedy wchodzicie sobie do sklepu, na PS oczywiście,
i wpisujecie Fortnite i tam powinien wam się pokazać pakiet za PlayStation Plus. Więc myślę, że bardzo dobra informacja i myślę, że też warto sobie to odebrać. No jeżeli nie macie PlayStation, to spytajcie się jakiegoś ziomka, który ma PlayStation i możliwe, że ten wam właśnie po prostu to odbierze. No bo to w sumie zajmuje naprawdę chwilę, a z tego co wiem, to też PlayStation Plus jest tam na jakiś okres próbny za darmo, więc to też bardzo dobra informacja. Jak i również dobre jest to, co ostatnio się wydarzyło, a mowa tutaj o kolaboracji Fortnite'a z Fall Guysami. I w sumie nawet wczoraj pojawił się taki krótki materiał, że już możecie wykonywać właśnie te wyzwania, lecz całość musicie wykonywać w Fall Guysach. I tak, jeżeli przejdziemy sobie do Fall Guysów, mamy tam nowe wyzwania. Jest tych wyzwań 5 i za ukończenie każdego wyzwania otrzymujemy nagrodę do Fortnite'a i chociażby za ukończenie pierwszego wyzwania, gdzie musimy rozegrać 10 rund, wtedy otrzymujemy właśnie graffiti. Następnie, moi drodzy, otrzymujemy kolejne darmowe nagrody w zamian za rozegranie większej ilości rund. Z tego co wiem, to za rozegranie 20 rund właśnie jest emotikon. Następnie za rozegranie 40 rund jest wtedy kill off. Następnie za rozegranie 70 mamy, z tego co pamiętam, plecak, a za rozegranie 100 rund mamy darmowego skina. Także myślę, że całość jest naprawdę przyzwoita. No i zagranie 100 rund w Fall Guysach to jakiś problem nie jest. Są osoby, co z tego co wiem, to już nawet mają, nawet już teraz mają tego skina, także naprawdę szybko to robią. No i całość, nie pamiętam ile dokładnie będzie trwała, ale z tego co wiem, to chyba jakieś 2 tygodnie, więc każdemu polecam to zrobić, bo Fall Guysy są obecnie za darmo i no według mnie to naprawdę bardzo fajna gierka. Przy okazji, jeżeli gracie też w Rocket League, to też dobra informacja dla was, a to będziecie mogli również zdobyć nagrody do Rocket League oraz również będziecie mogli zdobyć właśnie walutę, która jest w Fall Guysach. Jeżeli zaczęliście grać w Fall Guysy bądź też gracie, to będziecie mogli otrzymać tak zwane kudosy, czyli waluta, która jest w Fall Guysach, oczywiście za ukończenie tych wyzwań. Więc myślę, że całość jest naprawdę bardzo przyzwoita i macie wiele nagród do wielu gier, chociażby do Fall Guysów, do Rocket League oraz do Fortnite'a. Więc no, możecie już teraz zabierać się za robienie takowych właśnie wyzwań, żeby zdobywać swoje darmowe nagrody. No i moi drodzy, na samym końcu mamy właśnie darmowe nagrody w ramach letniego wydarzenia. No i niestety, ale jeszcze letniego wydarzenia nie ma, lecz tak, całość kończy się, w sensie te wszystkie tutaj wyzwania typu na przykład wysposkoczek i tak dalej kończą się już dosłownie za chwilę i z tego co właśnie mi się wydaje, to po następnej aktualizacji, czyli 21.20, wyzwania letnie będą już dostępne w grze i to właśnie za te wyzwania letnie będziemy mogli zapewne zdobyć masę darmowych nagród. No ale nie wiem jeszcze dokładnie ile. Ogólnie no to graczy obstawiałem, że będzie to coś koło 14. No ale jak że tak powiem, wziąłem to pod jeden podpunkt, żeby po prostu, no wiecie, ogólnie to nie wiadomo, czy będzie to 14, czy 10, więc jak na razie jest to pod jednym podpunktem. Dlatego po prostu łącznie jest tutaj 21 darmowych nagród, a nie na przykład 30, bo no wiecie, mogłoby być 30, ale nie wiem jeszcze, jakie dokładnie będą nagrody właśnie w ramach tego wydarzenia. Także tak, myślę, że przedstawiłem wam chyba wszystkie nagrody, które jak na razie możecie zdobyć totalnie za darmo. No i jak najbardziej każdemu polecam sobie to wykonać, bo wykonanie takich poszczególnych nagród z tej listy to dosłownie zajmie wam chwilę, a będziecie wtedy mieli przedmiot, który myślę, że wam się dość bardzo przyda.